znowu tak spłoszyłeś? Koteczku? Gdzie jesteś? Koteczku? Koteczku, gdzie jesteś? Tam jest? Już go mamy. Gdzie mamy? Jak nie mamy? Patrzysz na innego kota. To nie ten. Nie? Ten nie jest zwykłym kotem. Jest kotem tej dziewczyny, która potrafi czarować. A jak go złapiemy, to ona straci swoje czary? No tak. My będziemy mogły czarować. Rozumiesz? Czarować. Ło! Cześć, co robicie? To przez ciebie uciek! Wystraszyłaś go, bo robisz straszny hałas! W życiu nie widziałam taka szybka kota. No, próbuję w torpeda. Mamy ostatnio pecha. Nawet kota nie możemy złapać. Żadnego skarbu nie zdobyli. Skarb! My mamy skarb! Patrzcie, mamy coś takiego. Ale fajne spodnie! Pokaż, ja też chcę. Będzie wyglądać jak panda Simbada. Mam pomysł. Dam wam teraz specjalne imiona. Ty będziesz Fatima. Chcę być Leila. Mam też inne. Aisha, Aida, Dalida, Hafala, Soraya. Ja będę Roxolana. A ja będę... Ja będę... Ja będę Szeherezada. Uwaga, rysuniczki! Łapiemy kota, ale niezwykłego kota. Ten jest zaczarowany. Wow. Aby złapać go od kota, to musiałby stać się cud. Właśnie, czytałam w inteligencji emocjonalnej, że wiara czyni cuda. Chciałbyś pomyśleć, jak złapać tego kota, to czary przejść na nas. I ja wyczarować. Wielka skrzynia skarbów, męża i dwójka dzieci. Zgubiałaś? Ty już o dzieciach myślisz? Inteligencji. Przestań już z tą inteligencją emocjonalną. Jeszcze będziecie mnie prosić, żebym wam coś powiedziała. Widzę, że wszyscy gotowi. Zanim wyruszymy na poszukiwanie magicznego kota, musimy wykonać modły do... A kto to ty? Ma? Za mało czytasz. Z inteligencji emocjonalnej. Niekoniecznie z inteligencji emocjonalnej, ale dowiedziałabyś się, że to siła wyższa. Ja czytałam właśnie Tysiąca Jednej Nocy. Nie było tam żadnego baba balacha. Nie szkodzi. W naszej przygodzie będzie. Baba na pewno nam pomoże. Skąd tak, to ustawcie się i powtarzajcie! Przeciwnikom na biguzy, takie wielkie jak karuzy. Tak.
Ale zrobiło się ciemno. I zrobiło się chłodno. Ja mi skorzystła, my to spalić ognisko. Dlaczego ty tak ryczysz? Bo mnie boli brzuch. Trzeba myśleć pozytywnie. Czytałam... Ej! Czego się czepiasz? Nie chciałam nic mówić o inteligencji emocjonalnej. Myślisz, że znowu ci uwierzę? A ty znowu płaczesz. Nie chcę płakać, ale jakieś mi same łezki lecą. Beza Lala pojechała do szpitala. Głupi to mieć zawsze u ciebie. A ty przestać płakać. Jak mam nie płakać po takiej wyzwiska? Chcesz mi wyzwiska. A no, bo na nią tu mieli łysy gilcz, jakoś tak. Albo... Krowi placek! Nie przejmuj się. Czytałam w inteligencji emocjonalnej o tym, że nie powinnyśmy się przejmować. Przecież wiesz, że mamy już dość twojej inteligencji. Nic już nie można powiedzieć. To kot! Kot tej czarcienki! Nareszcie złapiemy go! Nie widziałam taka głupia zbója. Poważna zbója, nie ganiać kota. Tutaj jest. Siedem głowa, a nic. A nic nie było. Ojej! Ale
kropka, bo nie wiecie, czy ona złota, czy nie złota. Zauważyłyście? Trochę modów i już na skarb sam wpadł w ręce. Tak, wpadł, ale uciekł. Ja mu tego nie daruję. Musimy złapać tego kota. No właśnie, znowu nam uciekł. No to już, modlimy się. Baba, baba, proszę cię, żeby Abdulowi popsuł się rower. Albo żeby mu go ukradli. Albo żeby zgubił całą kasę. A ja, żebym ją znalazła. O, żeby mu wielką zdechł. O, baba Rachu, proszę cię, by Jamila wpadła w pokrzywie. Albo żeby oblazły im rówki. Dobrze, Iwa. Cały czas się chwali, że najlepiej tańczy. Zobaczcie, ja o wiele lepiej tańczę. Przestań tańczyć. Mieliśmy się modlić. O, baba Rachu. Proszę cię. Proszę cię. No szybciej się módl, bo mi się już nudzi. Nie wiem, o co mam się modlić. Pomóżcie mi. Wiem, już wiem. Chcę prosić wielka babelacha o wielka tłusta brzucha dla babela. Właśnie, babelachu. O, jeszcze jedno. Zrób coś, żeby Abdul mnie nie bił. Tylko i ja jego. Starczy tych modlów. Musimy zabić skarb i do Sezamu. Ruszamy!
spotkaniom kota to nie tak łatwo. Musicie przyjąć moich trzech agentów. Co? Kogo? Agentów! Założyłam prywatną agencję wywiadowczą Alibaba Corporation. Ej, agenci, chodźcie tutaj! O nie, nie mam. Chyba oszalałaś, nie mam o czym mówić. Żadnych agentów z przedszkola. Uważaj sobie, my chodzimy już do pierwszej klasy. A wiesz, jaką miałam siłę? Przestań się chwalić tymi bicepsami. Główka musi pracować. Porwali mi kota. Musimy dać im nauczkę. A wiecie, co im zrobili? Taka jedna wyrwała mi o tyle włosów. A mi wybiła plecaka, zobacz. Ach, ale agent, dziewczyna mu zęby policzyła. Wcale nie liczyła, tylko wybiła. Ona zabrała mu tego mleczaka i powiedziała, że utrze go o zdechłą ropuchę oblechami. I do tego na cmentarzu. Ona powiedziała, że umie czarować. Spokojnie. Na pewno nie umie czarować tak jak ja. Chociaż bez kota to może być troszeczkę trudniejsze. No dobra, idziecie z nami. Spokojnie, najpierw musimy zmienić imidż. Co to jest ten imidż? No nie, z wami to ja kariery nie zrobię. Idziemy! Potrzebna jest królówka skarbu. Co?
szczęki górnej i dolnej. Jak ich dopadnę, to im się przyda ten odlew. Do rekonstrukcji! Suszoną ropuchę! Ropuchę! Zostaw już tą ropuchę i szukamy dalej śladu. Od rozkazywania to ja tu jestem. Za mała jesteś, żeby nam rozkazywać. No, no. Widzę, że mamy bunt na pokładzie. A co? Myślałam, że będziesz tam rządzić? Mamy swój honor! Mamy swój honor, no nie chłopaki? Pewnie, że mamy. Baby nie rządzą i ju. Fiu, fiu, no co ty nie powiesz? A kto ma najwięcej pomysłów? No ja. A kogo boją się chłopaki? No mnie. Więc koniec gadania i szukajcie śladów. Gdzie czterech się bije, tam piąty korzysta? Zobaczcie, co znalazłem. Co to może być? Przecież to sajnik. Sajnik? Pożałujesz, ty zdrajco. To przecież zaczarowana lampa z dżinem w środku. Człowieka. Pokus, pokus. Raz, dwa, trzy. Dzisiaj, Jeanie, słyszysz mi? Obudzik się. Proszę cię, Jeanie, aby cała banda oddała wszystkie skarby swoim właścicielom. A! Za karę, że dokuczali mojemu kotkowi. Szary, mary, wąsy psie, już sezamie, zamknij się! Halo, dlaczego tu się zrobiło tak ciemno? Sezam, zamknij się, a my tu zostać na zamknięcie. Zróbcie coś i otwórzcie ten sezam. To sama coś zrób, jak jesteś taka mądra. Przecież dajesz inteligencję emocjonalną. I znowu chce mi się płakać. No i co? Mam was, koteczki. Za karę, że dokuczałyście mojemu kotkowi, zamienię was w kulawe koty z puszką przy ogonie. Nie, ale babu, błagamy, nie rób nam tego. Prosimy, wypuść nas. A jeżeli my obiecać, że my ci oddać kota i wszystka skarba, nie dokuczasz twoja agencja? Nigdy w życiu? Tak. Nigdy w życiu. Na słowo? Na słowo. Na ropuchę? Na ropuchę! Dobrze, ale najpierw oddajcie mojego kotka. Czary, mary, wąsy kocie, już jesteście przy wylocie. Dziękujemy, ale babo, warto było się z tobą zaprzyjaźnić. Jak ci chłopaki będą bić, to powiedz tylko słowo. Sama sobie poradzę i to bez żadnych czarów. Ej, agenci, chodźcie tutaj. Co wy się tak kryjecie, ptaszyny? Czyżby wam za karę też coś wyskoczyło? Prysza, prysza na języku. Wam pewnie za trąbkę, a tobie? Nie przyznaliśmy się do przestępstwa. Ja wygadałam tajemnicę mojego brata. A ty? Ja właściwie nic takiego. Ten pryszcz to tak za niewinność. No bo co to niby za przestępstwo? Jak się smaży rybki? Zwłaszcza, że to były rybki. Rybki ze kwarantanny. Wiecie co? Ja to w życiu nikogo nie wdam. Tak to jest. Człowiek jest taki. Każdy ma coś na sumieniu. Najważniejsze jest to,
żeby umieć się do tego przyznać i naprawić szkodę. Ja wcale nie umiem czarować. Co? Troszeczkę was oszukałam. To się nazywa prawdziwa odwaga emocjonalna. Racja. A teraz zapraszam was wszystkich na magiczny dywan i wracamy do domu. Mamy trąbkę! A ja mam pamiętnik. Obiecuję, że jeszcze dzisiaj oddam go siostrze. Zabrałem was, teraz puchami jeszcze. Tak, tak.